Patrząc na wyniki oglądalności, okazuje się, że uwielbiacie quizy. No i trochę quizów już na tym kanale było. Sprawdzaliśmy, jak dobrze znam bajki, sprawdzaliśmy, co mężczyźni wiedzą o ślubach, czego kobiety o ślubach nie wiedzą. Potem ja sprawdzałam, czy Wy zorientujecie się, które buty są droższe, a które tańsze. Razem z moim mężem przeszliśmy quiz na tematy rodzicielskie. Co więcej, poddaliśmy się parę razy z moim mężem sprawdzeniu, jak dobrze się znamy. Ale czas na ostateczne starcie. Kto zna mnie lepiej? Mój mąż czy moja przyjaciółka? Sprawdźmy to. Słuchajcie, z nią połączył mnie taniec z gwiazdami, z nim wspólni znajomi. Z moją przyjaciółką Anią Żak znamy się już 11 lat. Z moim mężem Krzysztofem Jabłońskim obecnym tutaj znamy się nieco krócej lat. Ile? 8. Tak, sprawdzimy za chwilę, jak dobrze mnie znają, jak przyłożyli się do tej znajomości, jak zależało im bardzo na tym, żeby mnie poznać. Ja to mam wiedzieć? Poczekajcie. Jezu, ja nie wiem tego. Ja wiem. Oczywiście, co ty wiesz. Dobra, poczekajcie, to ja przekreślę, bo coś mi się pomyliło. Ale nie możesz, no raz jest odpowiedź jedna. Ale jestem prawidłową. Okej, odwracamy? Tak. Raz, dwa, trzy. Niemcy. Niemcy. Wszyscy nie. Tylko ja się pomyliłam. O, żeż ty. Nie wiem, ale będę ryzykował. Ja też ryzykuję, nie wiem, ale kto nie ryzykuje, ten wiadomo. Nie podglądaj. No co, pokazujemy? Tak. Tak. Raz, dwa, trzy. Tada! Wow. Widzę, że idziecie łeb w łeb. Gwiazdy na emeryturze. Ty byś prowadziła najlepsze spa świata. Nie, ale to ma być taki program, co już prowadziłam, tak? Tak. Z moich programów. Co? Z twoich programów. Aha. Ja nie wiem, czy ja dobrze napisałam ten tytuł. No dobra. Raz, dwa, trzy. Trzy. A w czym do ślubu? To jest jak ślub ponad miarę. To ten właśnie. Nie, nie, bo nie. Tak, uznajemy to, wam się pomyli. Panny młode tytuł. Ponad miarę, to był inny program. Nie, no. Miałaś na myśli, wygrałeś. Czym do ślubu? Czy panny młode ponad miarę, czy pary młode ponad miarę? Ja po prostu połączyłam te dwa. Po prostu czy może śluby marzeń miałaś na myśli? Tak. No, to no. Źle. No to... Nie no, ja wiem co, ja mogę powiedzieć nawet gdzie, tylko nie mogę mówić Marek, no ja nawet wiem wszystko, ale nie mogę powiedzieć przecież tego słowa. Nie a co ja takiego jem? Że nie możesz tego wypowiedzieć. Poczekajcie, ten co Nadzieja zamówiła, bo mi się zapomniało, Boże, to nie jest hamburger, tylko to drugie. Serem, po angielsku tak. To jest cheese. To ten cheeseburger, no. Dobra. Ja uwielbiam z nim robić te. Dobra. Hamburger poczekaj, z serem, poczekaj. Bo już napisałem hamburger plus ser. To wiadomo, o co ale chodzi. Ale ty nie możesz teraz nie będziesz opisywać. Ja nie mogę? No dobra, dopisuj. Dobra. Ja mogę, ja 3, 4. Co jest? No nie, no to frytki, lody? Ty sprawdziłaś, no jak można w fast foodzie zamówić frytki i lody? No najlepsze. Jak zawsze hamburger plus ser plus frytki. To zamawiałyśmy. To jest nasz zestaw od 10 lat. Startowy. Nie. To teraz tego herbata, żeby moment. Brzuch nie jedziemy gdzieś teraz... Moment. Pobiję nie, dobrze, ja to sobie zapamiętam. Tak? Jedziemy gdzieś teraz razem, a jeździmy często. Tak? I wy dostajecie frytki i lody, a ja hamburgera albo cheeseburgera plus frytki. Zobaczymy, kto lepiej na tym wyjdzie. No, ale nastraszyłeś. No, to mowa jakaś jest. Żeż ty, no to jest pytanie już ponad śluby ponad miarę. Jezu! Ona ma tyle tych rodów, to przecież to jest od sezonu zaczyna się. I słony karmel, i to, i tamto. Ludzie, no. Przecież to jest zależy, jaki ma nastrój. Tak. Mhm. Nie, no to jest pytanie, no nie, no. No dobra, z tych, które wybieramy, to wiadomo, jeden najbardziej popularny jest, no. Trzy. Cztery.
Patrzę, a powiedz mi, jak to są śmietankowe? Ja nie wiem, czy ja swoim mężem nie powinnam być. Moment, jaka jest różnica między śmietankowe a waniliowe? Ktoś mi powie? No smak wanilii, a smak śmietanki. Mleczna jest bardziej śmietankowa. Śmietanka jest śmietankowa, a wanilia jest smakowa wanilii. Nie znam się. Dobrze, ja to słony karmel. To nie ma co się zastanawiać. Ale to ja nie wiem, ale... Ja dwie rzeczy. Ja wiedziałam, że ty wybierzesz. Ja też dwie mogę rzeczy. Dwie rzeczy wpisać, bo są tylko ten. Dobra? Dobra. To cztery? No nie, wszyscy mnie znają. Torebki i buty, no ale każdy to wie. Ale wy nawet w tej samej kolejności. Bo najpierw torebka, później dobra, buty. Dobra, a teraz ja ponawiam pytanie, co najbardziej lubię kupować teraz? Teraz? No tak w ostatnim czasie, co najbardziej. A proste jak gwóźdź. No tego to ja nie wiem. No wiesz. Poczekajcie, co najbardziej Liza... Teraz? Tak, tak, tak. Dobra. Raz, dwa, trzy. Ubranka dla Chriska. No tak! Dwa. A co ty pisałaś tam? Ja pisałam tak, że dla Chrisa napisałam przez K, no Jezus. Spolczyłam go. Nie mam pojęcia w ogóle. Ja wiem już. Ty wiesz? Mhm. A skąd ty to wiesz? Bo wiem. Ja nie wiem, skąd ty to wiesz akurat. Dobra. Ja wiem. Akurat, no, dobra. Ja nie wiem. No, a obwierz mi, że ja wiem. No to pokaż, co piszesz. To napisałem. Co nigdy nie zwariuję. Sama bym była szczęśliwa? Tak. Co ty zwariowałabym? Nigdy nie zwariuję. Trafia na bezludną wyspę. Wszystkie książki, wszystkie filmy mówią, że kiedyś ci uratują. Przecież ona nie zwariuje, bo musi dla Chriska nie zwariować. No, zastanówcie się, nigdy nie zwariuje. Nie, no. No ja... tak wszystkie filmy się kończą. No, że co znajdują? Że zawsze ci uratują. No dobra, Żak? Jeden miesiąc. Miesiąc sama co? Byś trzymała? No pewnie. Jak na tej wyspie nie ma telefonu? Ja dałam 5 dni. Nie. Bym ja nie da rady, no. O nie. Jak tak. To się pisze to? Ja też właśnie nie wiem, jak to się pisze, no. Ale wiemy, o którego chodzi, no nie? No nie wiem, o czym wy mówicie. Ten taki, ten morda ta szpiczasta, taki małe to się... A wiem! Ja uważam, że nie powstał laboratorium, żeby... Nieprawda! ...stworzyć rasę takiego psa. Nie chcę cię martwić, ale według mnie odpowiedziałeś źle na to pytanie, dlatego ja w ogóle na nie nie odpowiedziałam. Dobrze, to ja odpowiedziałem. Proszę. 3, 4. No, widziałam, co to jest? To wymyślę. Saluki? Tak, to jest ten taki pies w Arabii, który biega łysy, taki, który szybki jest. Ten, jak to się taki nazywa? Hart. To jest hart, nie jest łysy. No prawie łysy. A nie, on ma taką ładną tą sierść. Piękną. I ja chciałam go w kolorze blond. A no, to, dobra. Co ty piszesz, to nie jest pomerian, tylko pomeranian. A co to za różnicy? No. I nie biały, tylko czekoladowe. Rozwód. Kurs? 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 To jest coś, czego nie umiem? Właśnie ja też nie znam takiego, nie ma takiego kursu. Kurs? Poczekajcie. Co byli za kurs? Bo, a to musi być taki kurs od zera, czy taki na przykład, że przypominający coś? Tak, wiem. O Jezu, to ja nie wiem. Nauczyć się, co bym chciała z powrotem. Tak. Z powrotem, bo już to umiałam. To tak, i umiała to bardzo dobrze. Umie, ale się wstydzi mówić teraz. Znowu się pomyliłem. Jakoś chyba nasze drogi rozeszły ostatnio. Na jakiegoś psa kupujemy teraz z Arabii. Araba psa. Dobrze, konia nie kupiliśmy. Raz, dwa, trzy. No nie! Fortepian, ja śpię, to ja byłam bliżej. Ta fortepian, a ja myślałam, ale że język rosyjski. Ale język rosyjski, słuchaj, tak na pół można ci zaliczyć, bo ja tu zaczęłam pisać język i to chciałam napisać rosyjski. A dlaczego mi na przykład śpiewu, jak na fortepianie możesz grać i śpiewać? Ale potem stwierdziłam, że bardziej chcę fortepian. To nie mogą być, to nie może być jedno słowo. Jezu, to dajcie mi parę kartek. Skromność. Mówiłam ci, że ona pisze poemat dygresyjny, przecież słyszę, jak ona pisze. Czułaś, że tam dygresja jest przede wszystkim, tak? W środku? To jest bardzo długie. Dobrze. Dobra, szybko piszę. O Jezu, nie mogłam wyjąć tego, musicie chwilę poczekać, szybko piszę. Myślu? No? Ty nic nie podglądasz ode mnie, nie? Nie. Podgląda cały czas, już ja widzę, że luka. Nie podgląda nie, właśnie. Nie podglądałem. Jestem zaskoczona, że on nie podgląda. Zawsze podglądam, dzisiaj nie. No właśnie. Bo banka cię lubi, bo ja cię lubię. Dobra. A mnie nie lubisz? Ciebie kocham.
No dobra. Bo zazwyczaj ze mną gra i wtedy podglądam. Wtedy podglądam. Trzy, cztery. Dobra, najpierw wy. Perfekcja. Pozytywne myślenie. A, no to Rzakowa. Pozytywne, napisałam zakręcenie nastawienia. Perfekcja. Ja jestem perfekcyjna? Oczywiście, jak coś robisz, to robisz perfekcyjnie. Oczywiście, że tak, ale ja nie wiem, czy to jest atut dla niej. Nie ruszy czegoś, co nie zrobi perfekcyjnie. To jest ona przecież cała. Albo robi perfekcyjnie, albo wcale. Albo wcale. O, nie ma takiej cechy. Dokładnie. Rzek już stradziła poprawną odpowiedź. Co jest denerwujące, tak? Cech. Bo inne rzeczy wiem, które są denerwujące, ale cecha? Co jest denerwujące, co nie jest cechą? Nie powiem, kochanie, nie tego mówię. Głośno. Akurat tego nie możesz powiedzieć. A ty wiesz, o czym on mówi? Nie wiem, ja się poddaję. Ja też nie wiem. Nie wiem, poddaję się. Nie no, bardzo mili jesteście. Poddaję się. To jest ważne, dobrać sobie męża i przyjaciół, no? That's what she said! No pokaż. No, jaką to była? Ja myślałam, że upierdliwa, zżęda i przeklina. Nie. No, nie, w ogóle to jest nieprawda. Nieprawda. Kocham ich! Więcej takich pytań, proszę. To jest proste, to wiemy wszyscy. Trzy, cztery. A ja nie wiem, czy ja dobrze. 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 Turystyka. No. A tam hotelarstwa gastronomia była pod takim. Tak, ale pamiętam, że to była turystyka hotelarstwa gastronomia. Tak, tak jest. No, to widzisz. No, wiemy widzicie? O tobie coś. Co nie coś. To... Poczekajcie, tych było tyle, ale to są na pewno tego. Ja wiem. Ale która? Pomóż Dziuba, bo to ostatnio żeśmy. Przecież ona sama nie wie teraz, ona sama zdziwiona jest, nie podpowiadaj jej. Nie, to nie jest fair. Ta, którą ostatnio razem oglądałyśmy. Tylko chodzi o to, że tą wcześniejszą, nie tą, cośmy razem oglądały. Tak, ja wiem, ale to nie jest moja ulubiona. No co ty? No. Poza tym mnie tam nie było, w związku z tym ja nie mogę tego wiedzieć. Ja ją bardzo lubię, ale to nie jest aż ulubiona. No Jezu, no to ja myślałam, że to jest ulubiona. Kurczę. Bajka Chrisa to wiem, jaka jest ulubiona. Ścinka Pepa. Ale Dziuby? Kogo? Żony? Poczekajcie. Ja ulubiona mam. Bajka. Ale jak byłaś mała, czy jak byłaś już trochę większa? No teraz bardziej ona jest. Jak jestem duża, ale nie taka, że stara jak teraz. Epoka lodowcowa? Nie. Nie epoka lodowcowa? Nie. Madagaskar? Nie. Poddaję się. Ja się sam Kopciuszek. Ale... Kasia chce powiedzieć. Kopciuszek? Zwierzogród. Brawo, zwierzogród. Nie. O Jezu, to ja tego nie wiedziałam. A kiedy myśmy to oglądali? No to ja wam dzisiaj wieczorem puszczę, jak wrócimy zaraz do domu. Zapraszam was na bajkę. Diamonds. Oh my god. Jest coś. A co za pytanie znowu? Ja wiem. Czym najłatwiej? Oczywiście, to jest banał. To jest banał. Ty to masz. Ja to mam? Najlepsze. Na w życiu. Ty masz też dobre. Zazdrośniku. No, nie wiem. Taka jest prawda, no. Dajesz. Ale ja właśnie nie wiem. Poddaj się. Lodami? Anka, poddaj się. Anka. No właśnie, ty co teraz, to napisz to, no. Nie lody, tylko... Nie liczy się, wygrałem. No? No ja nie, no dobra, ja się poddaję. Poczucie humoru. No wiadomo, poczucie humoru. No. No to by mi wpadło w ogóle. A może być tylko jeden? Ale to jest głupie, no jakich, tam jest przynajmniej, no bez przesady, no. Najbardziej z kim byś się chciała zestrzasnąć? No dobra, okej. Okay. Ja nie wiem. Znaczy ja wiem. Kto mi się podoba, Żak? Ja wiem, który ci się podoba. Który? Nie, to jest nie fair. Dwie na jednego to nie jest fair. Ja wiem, dzięki stara, wiem. Ja wiem. Tak, jestem, tak. Ja wiem, on był synem. Tak. Syn. O Jezu, tak! Nie mam
oglądasz? Już wiem kto, ale to jest bez sensu, bo cały dzień mówiła mi kto inny, a teraz to jest oszustwo. To nie ten! A namówiły się, pokaż. Ale gdzie to je? A, bo to jest sen i cuda, nie krwiaków. Wiesz co, to już naprawdę teraz idziemy w złym kierunku. Zawsze mówiłaś, że woli starszych. I ja sobie wpisałem kogo? Harrison Ford. Ale kurczę blade, ten małolat. Ale Harrison Ford... Weź, widziałeś weź go? Tylko to nie jest syn Kevina, tylko wiesz co, a ja mógłbym się z kimś innym zatrzasnąć w windzie? Ale nikt tu o ciebie teraz nie pyta, ty możesz zatrzasnąć z kim chcesz. Nawet możesz z tym starym i studem. Niewielką różnicą głosu wygrał mój mąż. To dlatego, że spędzamy razem jednak więcej czasu niż Żak. Ale teraz ten odcinek sprawił, że to zmienimy. I Żak będzie spędzała z nami więcej czasu niż zwykle. O czymś nie wiem? Nie, no właśnie wiesz, informuję cię, Żak się wprowadza. Na wizji. Dziękuję, super. Teraz zareaguj odpowiednio. Cieszę się. No dobra, słuchajcie, to jeżeli macie ochotę na kolejną część tego szaleństwa, to dajcie łapkę w górę. Może Żak da się jeszcze raz zaprosić. Może się jeszcze otworzy przed wami bardziej. To jest naprawdę bardzo interesująca osoba. Tak jak mój mąż również. Tylko, że on już wystąpił wielokrotnie, więc on już po prostu... Dlatego mnie nikt nie zaprasza? Tylko Żak się zaprasza? No ty przyjdziesz, jesteś z jego rodziną, nie ma dyskusji. Znaczy Żak też jest w sumie jak rodzina, więc... Też nie ma dyskusji. Też nie ma dyskusji. Co nie zmienia faktu, że możecie ją zachęcić się po prostu lajkami, łapkami w górę, kciukami, prawda? Tak. Nic na nią tak nie działa jak te łapki. Szczególnie od przystojnych mężczyzn, tak. Także kochani, całujemy was mocno, lecimy co robić. Coś na pewno fajnego i na pewno razem. No i do zobaczenia. Nie no, obejrzymy ten zwierzogród. Tak, zwierzogród. Jeśli szukasz porad i inspiracji ślubnych, koniecznie zajrzyj na mój portal weddingdream.com. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.